Powiedz, czy to jest realne zagrożenie, że operatorzy będą oszczędzać czy wyłączać te stare pasma 2G? To jest to, co się będzie za chwilę dziać już? Bardziej w tej chwili większym zagrożeniem jest wyłączenie 3G. Efekt jest taki, że po prostu w tym momencie wszystkie nasze telefony, których używamy na co dzień, używają w tej chwili do połączeń audio albo 2G, albo 3G. Operatorzy wyłączą już na przykład w 2023 wyłączą nam 3G, w rezultacie na tym 2G zrobi się ciasno, tak? Nikt nie będzie dokładał nadajników 2G, więc zostanie ta infrastruktura sprzed 30 lat, która nagle dostanie gigantyczne obciążenie, bo cały ruch audio zostanie skierowany na te stare nadajniki, tak? A rzadko kto ma telefon, który w tej chwili obsługuje VO LTE, w tej chwili to jest jakieś 1% wszystkich połączeń, więc przez moment będzie na tyle ciasno, że wszystkie te nasze centrale, wszystkie te nadajniki, one nie będą miały szans w tej chwili dostać, że tak powiem, pasmo dokładnie, że GPRS zostanie albo przecięty, albo wręcz wyłączony całkowicie. I to będzie katastrofa dla firm ochrony. I oni muszą się na to przygotować już teraz, bo w momencie, jak nam wyłączą maszt, to się okaże, że mamy kilkadziesiąt obiektów albo kilkaset, które w tej chwili wymagają natychmiastowej interwencji. Tak? Nie będzie już techników na to, żeby to ogarnąć. Rozumiem, że wy jesteście na to przygotowani lepiej niż ktokolwiek. My się przygotować musimy wcześniej, żeby przygotować się mogła Agencja Ochrony.